my God. Zobacz. Uch. Woda zamarza. Mam tę moc, mam tę moc. Rozpalę to, co się tli. Cześć chłopczyku, jak masz na imię? Piotrek. Cześć, ja jestem Elza. Słuchaj, czy ty oglądałeś bajkę Kraina Lodu? Tak. I co, podobała ci się ta bajka? Tak. A wiesz, co ja potrafię? Co? Jak myślisz? Robić śnieg? Tak, potrafię robić śnieg i lód. I chciałabym dzisiaj pokazać ci zabawy ze śniegiem i lodem wiosną. Zaczynamy. Zimno ci? Tak. Mam strasznie zimne ręce, bo moje ręce zamrażają wszystko. No nie panuję trochę nad tym, ale uczę się. Przepraszam, Piotrek, ale niechcący dotknęłam twoją zabawkę i ją zamroziłam. Ale wiesz co? Ja mam pomysł. Możemy ją rozmrozić. Co ty na to? Ty masz bardzo ciepłe ręce, pokaż. Ale cieplutkie. To słuchaj, spróbujemy wspólnie odmrozić swoją ulubioną zabawkę z klocków Lego? Tak. O! Zobacz, mam tu młotek i spróbuj rozbić ten lód. Piotrek, a powiedz mi, czy ty wiesz, z czego tworzy się lód? Z wody. Z wody. A wiesz, co z tą wodą trzeba zrobić? Zamrozić. Słuchaj, a może spróbuj to tak roztopić rączkami? Ty lubisz jeść lód? Mhm. To słuchaj, może przygotuję dla ciebie lody jakieś. Skoro jestem Elza, to potrafię też wyczarować lody. To słuchaj, to może najpierw uwolnijmy twoją zabawkę, dobrze? Próbujemy ją uwolnić. Poczekaj, ale... A wiesz może, jak można rozmrozić lód? Co z nim trzeba zrobić? Trzeba gorącą wodę. Gorącą wodę? A może zrobimy tak? Może zagotujemy wodę i po prostu polejemy? Mhm. I lód się rozpuści, tak? Mhm. Spróbujmy. Zobacz, tutaj jest ciepła woda. Spróbujmy teraz polać, może się rozpuści, co? Rozpuszcza się troszkę. Już zimna. Ale zobacz, już głowa jest. Tak, żeby nie zepsuć tej zabawki. O, zobacz Piotrek, już prawie. Spróbujmy jeszcze polać ciepłą wodą. Bluzka jest uratowana. Uratowana? Bluzka. A, już bluzka wy... Już prawie. Topi się. O, prawie. Spróbujemy wyjąć? O Boże, jeszcze ciężkie. Jeszcze polejmy wodą. Jeszcze trochę wody? Tak. Dołóż pierwszą łapkę.
A może da się... Zobacz, chyba już da się ją wyjąć. Jest! Uratowana! Jej, nie dotykam, bo zaraz znowu ją niechcący zamrożę. Piotrek, wiesz co? Ja dla ciebie teraz specjalnie wyczaruję śnieg. Poczekaj chwilę. Pada śnieg! Pada śnieg! Zobaczcie, jak łatwo jest wyczarować śnieg. Wystarczy płyn do naczyń, woda, łapka na muchy i zabawa murowana. Ulepimy dziś bałwana? Tak. Piotruś, a czy ty wiesz, jak zrobić ciepły śnieg? Nie. Zobacz, co to jest? Mąka ziemniaczana. Mąka ziemniaczana. A to? Pianka. Pianka do golenia. Popsikaj tutaj piankę. Okay. Zobacz, i teraz musimy wszystko wymieszać. Tak. Ale pianka. Jakie to przyjemne uczucie. Ulepimy dziś bałwana, no chodź zrobimy to. Tak dawno nie widziałam cię, nie chowaj się, uciekła gdzieś czy co. Piotrek, zobacz, Olaf jest już gotowy, teraz musimy go ożywić. Słuchaj, musimy powiedzieć magiczne zaklęcie. Powtarzaj za mną. Czary Mary, teraz ty. Czary Mary, teraz ty. Czary Mary. Zabawa od rana. Zabawy od rana. Wyczaruję dziś bałwana. Wyczaruję dziś bałwana. Jakiego banana? Banana? Nie chcę mieć tu banana. Czary Mary. Czary Mary. Zabawa od rana. Wyczaruje dziś bałwana. Wyczaruje dziś bałwana. Nic się nie dzieje. Olaf, cześć! Cześć, Olaf! Udało się! Hej! Zjedz marchewkę. Olaf, nie jest ci za gorąco? Olaf, idź do lodówki, bo zaraz się roztopisz. Pa, Olaf! Posłuchajcie, a teraz zrobimy następną zabawę ze śniegiem. Co teraz zrobimy? Zobacz. Co się dzieje? Woda! Woda zamienia się w lód! Jak to się dzieje? Sama zamarzła. Jest twarda. Hej. Co to jest? Śnieg. Prawdziwy. Dotknij. Zobacz, co tutaj jest? Woda. Woda? Zamarza. Zamarza. Zobacz. Woda zamarza. Zrobimy taki wielki pałac. Udało mi się. Stworzyłam pałac lodowy. Jak ci się podoba? Chcesz dotknąć? Ciepły.
Tak naprawdę to nie jest lód, to jest octan sodu. A octan sodu możecie zrobić z sody i z octu, zagotować razem, odparować dużo wody i powstanie Wam octan sodu, który bardzo szybko krystalizuje. Jakie piękne, zobacz! Podobały Wam się nasze eksperymenty? Napiszcie koniecznie w komentarzu, który Wam się najbardziej podobał. A ja obiecałam, że pokażę rozwiązania do gry Pracowite pszczółki. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, jakie są rozwiązania, zatrzymajcie sobie koniecznie w tym momencie film i zobaczcie, jak wyglądają rozwiązania do gry Pracowite pszczółki. My jak zwykle czekamy na Wasze komentarze, subskrypcje i łapki w górę. Do zobaczenia! Pa! Cześć!